Warsztat jest placówką dla osób niepełnosprawnych, placówką, której zadaniem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa tychże właśnie osób. Łącznie obejmujemy swoją opieką 130 osób z głównie z niepełnosprawnością intelektualną. Są to przede wszystkim mieszkańcy miasta Rudy Śląskiej. Nasi podopieczni pracują w 26 pracowniach terapeutycznych i to jest taki główny, codzienny nurt naszej pracy, czyli praca właśnie w pracowniach o różnym charakterze. Znajdujemy się w pracowni informatyczno-intelligatorskiej. Zajmujemy się medalami na zawody różne ogólnopolskie. Przed chwilą mieliśmy właśnie w Czaplinku, mieliśmy zawody też właśnie. Mamy swój zespół na przykład od serca. Nasi podopieczni przychodząc do nas w pierwszym rzędzie biorą udział w zajęciach w grupach, ale oprócz tego w zajęciach o innym charakterze, na przykład zajęciach ruchowych, korzystają z rehabilitacji ruchowej, w zajęciach o charakterze sportowym, artystycznym, integracyjnym. Warsztat jest w 90% finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w 10% ze środków samorządu ludzkiego. Realizujemy szereg ciekawych inicjatyw, projektów, programów o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, które mają na celu zwiększyć partycypację społeczną i kulturalną naszych niepełnosprawnych podopiecznych. I tu również korzystamy z programów, konkursów, które są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.